Hej! Cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dramanexto i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla Wrath of the Druids. Generalnie, kiedy to nagrywam, czyli 13 sierpnia, no to wczoraj wyszedł drugi dodatek do gry, dopiero teraz zaczynamy pierwszy, dlatego że dopiero to skończyliśmy podstawkę. W każdym razie, dostaliśmy list od Randrvi, Eivor. Do krótszej przystani dotarła z Francji dwójka gości. Młoda normańska wojowniczka z klanu Sinerica, nieopodal Paryża, i ktoś, kto wygląda na Franka. Zbudowali nam już w darze nowy dom gościnny. Ma to być dar od brata Sinerica, Zygfryda. Żadna ze mnie wyrocznie, ale widać, że czegoś od nas chcą. Ta wojowniczka, dziewczyna imieniem Toka, ciągle cię pyta, porozmawiaj z nimi i dowiedz się, czego naprawdę chcą Randrvi. They bring a feast and build their own guest house. These are very generous guests. No dokładnie, ale nimi to się zajmiemy za paręnaście godzin i w innej serii, a na razie zajmujemy się pierwszym dodatkiem, czyli Gniewem Druidów. Mamy spotkać się z tajemniczym przybyszem, który tutaj przybył do nas właśnie z Irlandii. Już sobie tylko odznaczmy ten list od Randrvi, bo on zapewne się tutaj dodał jako nowy item, znając życie, tak jest. No i dobra, zaczynamy te dodatki. Dalej trwa ten event. Oblężenie Paryża, leżące na południu Królestwa Francji, po raz pierwszy od 100 lat zjednoczyło się pod wodzą jednego króla. Karol Otyły, prawnuk Karola Wielkiego, toczy teraz żmudną wojnę z żyjącymi na francuskich ziemiach Normanami. Anglia może być następna, krótsza przystań musi znaleźć nowych sojuszników we Francji, aby uniknąć widma wojny. Do zasady przybędzie gość, który rozpocznie tę przygodę. No i o tym gościu już wcześniej mieliśmy w liście. Ale jak mówiłem, nie będziemy się tym na razie zajmować. Zajmiemy się to Gniewem Druidów. Dalej trwa ten event, który potrwa do 19 chyba. Właśnie też trochę przygotowujący do tych najazdów na ziemię Franków. No ale jak mówię, nie będziemy tego robić. Tutaj mamy tego przybysza, który na nas już czeka bardzo, bardzo długo, ale w końcu dla niego znajdziemy czas. Tak więc chodźmy, pogadajmy z nim. Czy on woła Haythama, naszego asesyna, czy jakiegoś innego Haythama? Perhaps you can aid me in locating Haytham. What is your purpose with him? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar! I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The king of Dublin? Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, yes. An unfortunate incident. Most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay, I'll put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. What manner of king is it that sends me letters from Ireland? To ciekawe, no Eivor się zarzeka, że nie zna króla Irlandii generalnie. Być może się okaże, że jednak zna, zobaczymy. No w każdym razie posłał po nas. Też w ogóle bardzo dziwne tłumaczenie było, bo w dialogu było oczywiście, żeby nie nagrywać dwóch wersji dialogowych dla Eivor męskiego i dla Eivor żeńskiej. To po prostu Haytham powiedział person, ale już w napisach było przetłumaczone jako kobieta zamiast osoba, co jest trochę dziwne, no ale dobra, niech będzie, ja bym tego tak w życiu nie przetłumaczył. Gdyby tak było w oryginale, zachowałbym tutaj raczej znaczenie, dlatego że jest ono neutralne płciowo po prostu.
No ale cóż, dobra, wsiadamy na konia. W sumie pytanie, wsiadamy na konia, czy używamy szybkiej podróży? Można użyć szybkiej podróży, będzie zawsze trochę bliżej. Mamy iść zdjąć blokadę z rzeki, dlatego że ktoś nam tam założył ją, co ciekawe. No dobra. Nie powinno być z tym większego problemu, że w ogóle ten Azar, czy ta Azar, właśnie nie jestem do końca pewien też płci tej osoby, ale no niestety o zaimki się zapytać nie mogę. Kurwa, czemu tu nie ma stogu siana? Ja jebie. No w każdym razie ten Azar, czy ta Azar, przybyła do nas, znaczy zna Haitama, tak, także... Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Coś chciałem o nim powiedzieć, albo o nim. Ale teraz już nie wiem. Dobra, w każdym razie na koń teraz już, na pewno. Idziemy odblokować rzekę. Generalnie. Jak mówiłem na końcu serii z podstawki, to nie będzie już teraz dwóch Valhall jakby tak... Znaczy nie będzie tak, że jedna seria Valhalla, inna seria Valhalla, tylko będzie jedna seria, druga seria Valhalla, jedna seria, druga seria Valhalla. Czyli to będzie chyba SW Thor, Lys, Valhalla, SW Thor, Lys, Valhalla. Tak mi się wydaje, że tak to ostatecznie postanowiłem zrobić. Co jest? Czemu? Co jest z tym koniem? Halo? O, koń mi sam jedzie, okej. Okay. Świetnie, jakiś bug. Okej. Okay. Czemu mi koń sam zaczął jechać? To jest zajebiste pytanie. Okej, okay, chyba się już naprawił, ale to było co najmniej dziwne. Dobra, mamy tą blokadę na rzece. Dobra, płonące... Północne konstrukcje, południowe konstrukcje. Okej, okay, czyli coś tu mamy poniszczyć ogólnie. Dobra, czyli dobrze by to było zrobić w miarę możliwości jak najbardziej po cichu. Na ileś tylko będzie dało. Być może w tym celu sobie zaraz zmienię łuk, ale to się jeszcze zastanowię. Ten pan jest tak bardzo ładnie na uboczu. Ale wiecie co? Zrobimy sobie to inaczej. Zrobimy sobie hop. I zrobimy sobie gwizda po niego. Żeby on tu nam jeszcze podszedł, żeby ciało schować. Bardziej. Generalnie. Okej. No nie gaj się, że ktoś to zobaczył. Kurwa, nie, no ta gra jest po prostu, no kurwa, no skradanie się w tej grze nie istnieje, no przecież jeszcze specjalnie po to, żeby właśnie nie było widać ciała, żeby je ładnie schować do stogu siana. Na chuj ten stóg ściana jest tam ustawiony, tak idealnie, żeby tego gościa zabić, skoro kuźwa macie jacyś losowi przeciwnicy, którzy kompletnie się w tą stronę nie patrzą, nie wykrywają, no jakby, no kurwa, jak tak można w grze o synach spierdolić skradanie, no. Przecież to jest niemożliwe. Masakra po prostu. Dobra, weźmy pochodnie i poniszczmy to. Okej, jak ja mam to zniszczyć? Znaczy te rzeczy to na pewno mogę powybuchać, to 100%. Ale czemu tego nie mogę... Ała, podpalić pomocy. Sam się podpaliłem. Zbierzmy sobie skrzynkę. W ogóle będą chyba zasoby do właśnie do ulepszania osady. Oczywiście już bardziej osady nie ulepszę. Mamy maksa. A chyba w tych dodatkach żadne nowe się ulepszenia nie pojawiają, wydaje mi się. Chodź tu. Okej, okay, dobra. I jeszcze jedna strzała. No, come on. Umrzyj. Dobra, nie musi być od strzały. Dobra, co my tu jeszcze mamy do poniszczenia? Tutaj coś mam do zniszczenia, to bang bang. Już widzę, że to chyba nie podziałało. A może i podziałało. Dobra, chyba podziałało. Teraz to też bang bang. Ja tu płonę bardzo mocno. Ale może dzięki temu mogę to podpalić jakoś bardziej. O, właśnie to zniszczyć, bo gdzieś to się nie chciało niszczyć wtedy. Dobra. Come on, chodź tu. Bam. Okej. Okay. Dobra, mamy jeszcze tutaj jakiegoś łucznika. Ktoś tam coś pokrzyczał. Trochę. Na nas. Co jest z moją Eivor? Halo. Czemu mi się dla Eivor zmienił kolor włosów z dupy? Co? Okej, okay, bardzo ciekawy błąd. Jak widzicie, już się ogarnęło, ale... no to było co najmniej ciekawe. Dobra, umrzyj rzesz. Kurwa, z tego łuku, ja pierdolę. No nie mogę trafić. Czy ja naprawdę trafiłem w jakąś belkę? Wow. Dobra. Okej, okay, czyli to wszystko zniszczone. Tam mamy drugi obóz. Wpieprz się tam na Hama, bo i tak wiecie, jak skradanie wygląda w tej grze. Odkryta nową lokację, blokada wodna. O, mogę na niego zeskoczyć, świetnie.
Dobra, taki był plan. Też mogę tego zabić toporkiem. Przez co oczywiście wszyscy mnie wykryją. Dlatego idziemy od razu po prostu z nimi na walkę bezpośrednią i tyle. Nie będziemy się tutaj jakoś bawić w żadne inne rzeczy. Au, o kurwa, gnaj, jakbym na karczu rzucił. Umieraj. Ała, ojej. Zabolało. Okej, widzę, że nie mogę zabrać więcej strzał chyba. Okej. Świetnie, może i mogę, tylko tam pewnie miałem jakąś inną interakcję pod tym, pod trójkątem. Dobra. I co tu jeszcze mamy do poniszczenia? Tam coś w środku na pewno. Dobrze. Okej, to mam to zniszczyć? Okej, no dobra, zaraz. Rzucimy pochodnie po prostu. Myślę. Tylko no właśnie, tak trochę nie podziałało. Jak ja mam to zniszczyć? To jest świetne pytanie. A, chyba że chodzi o samą chatę. I po prostu mam sobie rzucić pochodnie tutaj. Chyba tak. Chyba mam po prostu popalić te wszystkie chaty i tak dalej. A nie tylko jakieś te wozy. Come on, czemu z tej strony nie ma nic do wybuchnięcia? Weźmy, podejdźmy z tej strony. I wybuchnijmy. Dobra. Tam też możemy podpalić to. Co tu jeszcze jest do podpalenia? Jak rozumiem, to ta chata. Generalnie. Płoniesz? Płoń. Dobra, jeszcze tam tylko coś jest. I oczywiście więcej przeciwników. Także chodźmy też ich zabić. To niektórzy, co ciekawe, coś krzyczą, takie mają dialogi. Wow! Okej, to zabolało. No dobra, czyli mamy wracać do przystani, tak więc wróćmy generalnie. I tutaj, gdzie będziemy mieli z Azarem pogadać. Czemu szybka podróż jest niedostępna? Przecież z nikim już nie wal... A dobra, sorry, walczę z kimś. Tylko gościu jakiś chyba się trochę zbugował. O dobra, w sumie zgubił mnie to. To weźmy po prostu stąd, wybiegnijmy. O dobra, chyba mnie zobaczył z powrotem. Ale już chyba nie. Nie wiem, kiedy będę mógł użyć szybkiej podróży. Generalnie. Mam nadzieję, że teraz dam radę. Zobaczmy. Powrót do osady. Nie. Czyli muszę odjechać dalej. Dobra, na koń. W takim razie, żeby było szybciej. Dobra, i chyba teraz będę mógł. Też mamy nowe wpisy w kodeksie, zapewne między innymi właśnie o Azarze, który gdzieś tutaj będzie. Azar, tak. No dobra. Zobaczmy. O, okej, dobra, czyli to jest Azar, czyli to jest kobieta. Ale no generalnie jako, że strefa ta była tradycyjnie zdominowana przez mężczyzn, Azar przyjęła męski przydomek i nawyki, co pozwoliło jej z czasem odkryć, że jej tożsamość płciowa jest płynna. O, właśnie, dobra. Zajebiście. Ale dobra, czyli wychodzi na to, że zaimków używa jej... Ona jej. Chyba. No dobra. Spoko. Zgodnie z jej życzeniem, najbliższe jej osoby wciąż używają wobec niej żeńskich zaimków, ale bogactwo i wpływy jej rodziny chronią ją przed próbami zdemaskowania. Okej, okay. Czyli używamy żeńskich zaimków, okej, okay. Dobra, ale mamy w sumie osobę niebinarną tak naprawdę w asynie. O, oh, I'm all here for it, fajnie. Fajnie, w tym miejscu jej życie znika z kart historii, ale Azar zdołała w jakiś sposób dotrzeć do Dublina. No dobra, czyli będziemy w takim razie używać oczywiście poprawnych zaimków. Dla Azar. Jestem ciekaw, czy ona nam sama to powie generalnie. Dobrze, że to właśnie jest bezpośrednio tutaj w grze opisane, w tym. W... O. O, to ciekawe. Popsułem chyba sobie trochę grę, bo będę miał to cały czas oznaczone. Bo nie mogę odznaczyć tego. A, mogę wyczyścić wszystkie punkty. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Także idziemy się spotkać w takim razie z Azar. I zobaczymy, co tam ona nam powie. Generalnie. I zobaczymy, czy rzeczywiście ten król z Dublina nas zna generalnie. No więc poczekamy chwilę, aż tam się nasza krucza przystań wczyta i zobaczymy. Okej, okay. Dobra, gdzie Azar na nas czeka? Gdzieś tam, czekajcie, weźmy sobie, usuńmy wszystkie znaczniki. O, właśnie. No i ciśniemy.
Ciśniemy w takim razie na drugą stronę trochę. Dobrze by było... A, mam pełne zapasy? Też się leczyłem nawet przez chwilę. Okej. Nieważne. Tu oczywiście mamy jeszcze te wszystkie rzeczy eventowe, ale ich robić nie będziemy. Idziemy się spotkać z Azar, która nie wiem szczerze gdzie przebywa. Okej, tu jakiś taki mały namiot sobie rozbiła. Pewnie będziemy mogli jej ulepszyć jakiś budynek, znając życie. Dobra, tam mamy oczywiście rzeczy do innego dodatku, ale zanim to, to jednak się skupimy na dodatku z druidami. Tak więc chodźmy, pogadajmy z Azar. Azar, the river is clear, save for a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolfkist. The scar on my neck. Huh. My Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter here. Dobra, chata się widzę sama zbudowała. Spoko, budynek ukończony, irlandzka placówka. Zobaczmy też ten list, to mnie bardzo interesuje. Z dworu szlachetnego króla. My cousin Barith is alive and king of Dublin. The Nornian never failed to delight. Okej, trochę nam Eivor streściła, że to jej kuzyn jest najwidoczniej aktualnym królem Irlandii. Chciałbym ten list przeczytać jednak. Także zobaczmy. Z dworu szlachetnego króla Barida Mac Irmaya. Witaj, kuzynko Eivor. Mam nadzieję, że sprawię ci miłą niespodziankę. Minęło wiele lat, od kiedy widzieliśmy się po raz ostatni. Doszły mnie słuchy, że teraz oboje jesteśmy po tej samej stronie Morza Północnego. Z pewnością masz ręce pełne roboty, ale może dasz się namówić na spotkanie. Tym bardziej, że mogło ono pomóc twoim wikingom w otwarciu nowych szlaków handlowych. Azar rozwija dublińskie rynki. Przybywaj, będę wyglądał cię z nadzieją. Twój kuzyn Barid. Okej. Dobra, no to chodźmy pogadać z Azar. I zobaczymy. W takim razie wypływamy chyba do Irlandii po prostu. Eivor, are you prepared to go to Ireland? Azar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way, was it not? A little mystery. I prefer to know what is what. But it was a pleasant surprise. He's eager to see you. Shall we set sail? Tak, ruszamy do Irlandii i zaczynamy dodatek. Yeah, I would like to see this land. And my cousin Barith. No i tym samym czeka nas nieco dłuższy wojaż, generalnie, przez wody tutaj morskie, aż do Irlandii. Kawałek mamy, ale oczywiście gra nam to wszystko ładnie tutaj skipnie. No i zobaczymy, czeka nas nowa mapa, czeka nas pewnie sporo zadań. No i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Ten dodatek jest podobno lepszy od właśnie Oblężenia Paryża. Oblężenie Paryża jakichś świetnych recenzji nie ma. Podobno trochę nudny jest, także zobaczymy. Ale zanim się nim zajmiemy, to chwilę to zajmie. Widzę, że jeszcze będziemy mieli loading taki z naszą łódeczką. No dobra. I zobaczmy. Gra się wczytuje. Także za chwilę powinniśmy już zobaczyć te pola właśnie Irlandii. No i miejmy nadzieję, że ciekawe przygody tutaj przeżyjemy. Assassin's Creed Valhalla, gniew druidów. Ten motyw, który jest w intrze i w trailerze. A patchwork of petty kings jostling for hills and pastures and green, green glens. My adopted isle. Chciałem powiedzieć, że ten motyw jest naprawdę świetny. No i cóż, wpływamy. Wpływamy i zobaczymy. Azar, how is it that Barith? As knows as ice is king of Dublin. Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Odd to think of Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many, many kings. They litter the countryside, and Barith's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who is he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true,
Certainly he is loved by his people. No dobra, czyli mamy kilkunastu królów nawet, być może w całej Irlandii. Ale niedługo jeden ma ich wszystkich zeznoczyć. No dobra, zobaczymy. Dublin, proszę bardzo, odkryto nowe terytorium. Bardzo ładnie to wygląda generalnie. Mamy tam oczywiście wielką halę na wzgórzu. No i jest to miasto zarządzane przez naszego kuzyna. Także mamy jakiś punkt zaczepienia. I schodzimy na brzeg. Czy to on idzie? Nie, to jakiś zwykły przechodzień. No okej. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. Eivor! Blood of my blood! Look at you! You have on Trosta's cheekbones! And you! The seven-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There is much to tell you, Barith. But let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son? And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly you have a fine life, Bahar. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rock merchant's wooden hovel, Barith. Mają ciekawą relację z Azar, generalnie tutaj. Look at her docks. Wee babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Azar told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading, is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but a vast trading web is within my power. No one else I trust my commerce to, old man. You let them call you that. I call him worse things. Barith, my king! I still owe you a horn of ale. Okej, witaj gdzieś tam swojego króla. Mam miejmy nadzieję. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. Dobra, to na razie Azar. Chodźmy w takim razie za naszym kuzynem. Barith, okej. Mam nadzieję, że zapamiętam jego imię w miarę skutecznie. Zobaczymy. To będzie. My mighty king. Aoife, this is my cousin, Eivor. Show her the bow I had you make for her. Okej, mamy jakąś kowalkę. This is for me. The craftsmanship is beautiful. My best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? Of course I will. Stand ready to be astonished. Aren't you the confident one? Sure, I'll be embarrassed for you if you shat on the eggs. Watch my arrows fly. I certainly will. Go! No, raczej nie powinno być to za trudno, ile będę widział wszystkie cele. O, fuck. Nie sądziłem, że mamy taki auto... O, kurwa, mać! Ale po prostu masakra czasami, jak ten... Jak te strzały lecą. A, dobra, ja ich mam zabić. O, kurwa, to nie zdążę, ni chuja. Fuck. Nie zdążę, bo jeszcze nie trafiłem teraz. But it is a very thoughtful gift. You had a long sea voyage, haven't got your land legs yet. Wow, ale skrzywiłem. Boże, nie wiedziałem, że muszę ich wyeliminować. Nie chcę wczytywać gry do takiej pierdoły. Generalnie. Wait. Is that a house of God? Aye, Christ's own church. Ireland is mostly Christian now, and so is Dublin. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them?
I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as a god has my back, he has my altar. Okej, okay, no raczej większość przedstawicieli religii chrześcijańskich się z tobą nie zgodzi. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. Azar told me that it is a Viking city. Norse founded it and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Dobra, czyli tutaj też mamy większość chrześcijan, ale nasze wierzenia też są chyba jeszcze zachowane w miarę. Tu mamy jakieś posągi między innymi przed tym wejściem. Plus on mówił, że też dalej Tora czci. Generalnie także się nie odwrócił kompletnie od dawnych bogów i bardzo dobrze. Up ahead, my home. My only regret is that my mother and my wife aren't here to greet you. They've gone on pilgrimage to the mountains just now. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son. And to host a banquet. Which should be already underway. Już widzę, że będziemy mieli mnóstwo rzeczy tutaj w Dublinie do poeksplorowania. Także na pewno tym się zajmiemy. Witam, witam również. Będziemy mieli też trochę irlandzkiego języka, którego nie znam. Generalnie. On będzie tam na bazie celtyckich. Here we are. Please go enjoy yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. No dobra, mamy przygotować się do uczty. Co ciekawe, Azar już tu jest, także może chodźmy z nią pogadać. Azar, I was not sure if I would see you here. Why is that? I thought you'd rather take stock of your wares than placidly observe caterwauling Vikings. And you. You would rather spend time with this gossiping auntie. I know few people here, and of them, I know you are the one who is always ready with a sweet anecdote. I do have some information you may find interesting. Sigfrith's stomach doesn't agree with cheese. Had an accident about it last week. The embarrassing, bed-changing kind. He shat himself. Mortifying for a lad of that age. The kind of thing that would devastate him in front of his comrades. If one needed ammunition. Thank you, Azar. Your company is always enlightening. What do you expect of that I follow your example? Hey! You're Boris' cousin! It's a grand do, isn't it? Hi. Enjoying yourself? It's great crack. It's a fine thing to celebrate future King Sigfrith. I'm curious. How do you feel Barith has done as king? Oh, he's done a lovely job, he has. Likes to throw feasts. Invites us common folk. More hosts than king, perhaps, but he's a fine man, and the city has never been busier. Can I ask, what is your life like in the city? Well, there's a fair amount of work, isn't there? Hauling crates, shoveling muck. I'm a tanner myself. Long days stripping hides and dousing them in cow piss. You can probably smell the stench. I can. Enjoy the feast, friend. You as well. No dobra, chodźmy w takim razie do Barida i do jego syna, który ma dużo trudniejsze imię. Sigfrid! I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester. Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the arse. Enough! Eivor, my son, Sigfrid. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Czy wykorzystamy tą informację? Niekoniecznie. Only shitbirds mock their father under his own roof. Right. Because the cousin who just arrived has the authority over how I speak in my own home. In Norway, you'd be knocked to the ground by now. Come on then. If you've any guts worth respecting. Fine, whelp. You won't land a single punch. Okej, okay, to wpierdol na dobry początek musimy mu zrobić. No dobra. Nie ma problemu. To będzie
Jeden wielki... O, okej, okay, to ciekawe. Był w stanie mi zrobić kuku. Nawet. Noż kurde, ale on szybki jest, gnojek. Młody, ale umie coś tam. Oczywiście był prosty do pokonania, ale nadal. I guess I owe you thanks for not beating me, bloody. I am not here to quarrel with you, Siegfried. Da speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? You're unhappy with how your father rules. Da has the makings of a fine king, but he chooses to play the anxious merchant instead. A visit to Norway might do a young Vikinger like you some good. I'd love to go with Da. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Da has a chat with him almost every day. Barith can commune with the dead. No. His conversations are all one-sided. The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Eivor! Teach me how to hit like that sometime. No pewka, młody, że ci nauczymy. Dobra, czyli mamy odszukać naszego króla. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić w miarę sprawnie. No ale na tym sobie ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. No w kolejnym odcinku pewnie sobie poeksplorujemy nieco bardziej Dublin. No i oczywiście pójdziemy odszukać tą mogiłę i Barida. Tak, Barid on się nazywał. Mamy tutaj też, jak widzicie, co ciekawe, tylko na 55 level parę jakby części Irlandii. No dobra, będziemy się tym jak najbardziej zajmować, ale będziemy się tym zajmować w odcinkach kolejnych, a tymczasem, jak mówiłem, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.